Nazywam się Maksymilian Musiał, reprezentuję firmę eobuwie.pl. Jestem product ownerem. Moim zadaniem jest wdrożenie Akeneo do firmy w taki sposób, aby można było sprawnie opisywać produkty. Kiedy poszukiwaliśmy odpowiedniego narzędzia dla nas, skupialiśmy się przede wszystkim na tym, aby mieć narzędzie, które jest w pełni dedykowane do opisu produktów. Wcześniej korzystaliśmy z produktów komersowych, z PIM-ów wbudowanych w commerce i szukaliśmy narzędzia, które scali opisywanie produktów w jeden proces. Poszukiwaliśmy przede wszystkim systemu wydajnego, dzięki któremu będziemy mogli przyspieszyć i poprawić jakość opisania produktów. Wyróżniło Akeneo przede wszystkim testy wydajnościowe. Akeneo w pełni je przeszło, a były one dość wygórowane. No i przede wszystkim Rule Engine, który jest wbudowany w PIM, skradł nasze serce, ponieważ zamierzamy go eksploatować mocno. Żeby wdrożenie Akeneo było udane i przyjemne, przede wszystkim trzeba zrobić dobry background tego, co potrzebujemy. Wszystkie wymagania zebrać w jedną całość i wtedy zacząć krok po kroku wdrażać wszystko. Na tę chwilę mamy ponad 1 000 000 produktów w Akeneo. Mamy 17 lokali i 2 kanały, na których sprzedajemy nasze produkty. Cały zespoły mamy podzielone na foto, na rozmiary, opisy produktów, więc w zasadzie są trzy główne ekipy, które działają na Akeneo. No i dodatkowo oczywiście administracja, która te uprawnienia rozdaje. Akeneo dostosowaliśmy do naszych potrzeb. Zaskoczyło nas to i mile zaskoczyło, że Akeneo jest bardzo edytowalne. W dużym stopniu można wpłynąć na rozwiązania, które już istnieją i dostosować je pod własne wymagania. Po tej konferencji na pewno wiele pomysłów powstało, jak możemy rozszerzyć nasze działania z Akeneo, jak poznaliśmy partnerów, z którymi współpracuje ta firma i na pewno wiele pomysłów już powstało, w jaki sposób lepiej możemy zarządzać zdjęciami, produktami, informacjami, więc na pewno będziemy starali się wdrażać różne pomysły. PIM for all.